Witam na holu, witam. Witam wszystkich. Hol dzisiaj w plenerze. Bo zakupy znowu z dostawą, się chwalę. Tak. Luksusowo. Córka kupiła, jak wracała z pracy, więc podziękowania. A zakupy będą, były, są z Lidla. Bo akurat była przy Lidlu. Dzwoni, pyta, czy coś trzeba. Mówię, kup żeż bułki czy coś, bo matce się nie chce bułek robić. Bo mi się ostatnio nie chce. Nie chce mi się ręką mieszać w misce. No i taka sytuacja. No, ale jeszcze przy okazji znalazło się parę innych rzeczy do kupienia, więc mamy z Lidla paragon na, no nie widać, no z Lidla na 50 zł 18 groszy mamy zakupy. I co my mamy tu? Były w przecenie czereśnie, tu jest puste opakowanie, bo czereśnie już są umyte i były próbowane, takie o. Bardzo słodkie i farbujące przy okazji, wielkie, takie, i były przecenione na 6,49 premium, zwróć ta uwagę, że premium, no, także nie byle co, bo premium. I one normalnie były po 12,99 za pół kilo, no to trochę bym nie kupiła. Ale że były właśnie za 6,50, no to biorę, mówię, weź spróbujemy, bo jeszcze w tym roku czereśni nie jadłam, no. To mówię, spróbuję, przypomnę sobie smak czereśnia. Ogólnie było dużo owoców przecenionych, wiśnie jeszcze były, coś tam jeszcze. Ale mówię, weź czereśnie. Bardzo dobre. Wszystkie dobre. Nie ma żadnych zgnilaków ani nic, więc opłacało się. I pyszne. I co my tu mamy dalej? No i mamy bułeczki, kajzereczki. Bułeczki, kajzereczki, moje drogie. A tych bułeczków mamy 8. 8 kajzerków. I to jak kajzerka wygląda, to każdy widzi. No. 8 kajzerków. Bo nie chce się robić. Za gorąco, za duszno. Człowiek chodzi zmęczony, osowiały, zaspany i no nie chce się. I chlebek żytni był w promocji po 2,69, więc mówię, weź chlebek też, niech będzie, bo ja lubię chlebek żytni, mąż lubi kajzerki, więc dla każdego coś pysznego. Ale mówię jeszcze tak, idź zobacz, czy nie ma czasem porcji skaczki przecenionej, to matka Rosu zrobi, bo dawno zupy nie robiłam, ostatnio te flaki, mówię, już bym se zupę zjadła, no i co tu robić za zupę, mówię, to Rosu będzie fajny do pochliptania, no i poszła, ale nie było, nawet nie było zwykłej kaczki, nic nie było, mówi, że była jeszcze jedna jakaś jedyna z jabłkiem w kuprze, to mówię, na Rosu, nie? No i wpadliśmy na pomysł, że zrobimy a la Rosół, zrobimy no ryżową zupkę zrobimy, bo korpusy były, znaczy korpusy, porcje rosołowe z kurczaka były, więc mówię, to weź te porcje rosołowe z kurczaka i ryż, to zrobię ryżową, o, i też dobra zupka. Więc tutaj mamy, ale tu mamy tam dalej, to zaraz.
Mamy jeden jogurt grecki, bo zaczęły się ogórki, więc ja sobie mizeriuję sobie. Tu mamy sześciopak Colli Light dla matki uzależnionej. Tak, to jest już uzależnienie. I ta kola też była w jakiejś... A za sześciopak 14,94. Więc nawet nie wiem, ile to wychodzi za sztukę. Dwa coś. A pojedyncza puszka chyba 4,50 czy jakoś tak. A tu dwa coś, 2,50 chyba za puszkę wychodziło, więc dobry interes, dobry. Będę sobie popijać, tak, z lodem. Będę. I tutaj co mamy jeszcze? Mamy pora, bo nie mam pora. Na ogródku nie mam pora. Znaczy może tam jakieś 2-3 mam, ale to nie warto wyrywać, bo to takie małe. I tu mamy pietruszkę też, natkę pietruszki, która była oklejona po 99 groszy. A wygląda bardzo ładnie. Więc będzie do ryżowej, jak znalazł. Mam suchą, ale świeża to świeża. I normalnie ona złoty 99 minus złotówka. No to 99 groszy. No to jak nie brać? To mówię brać. Tutaj mam jeszcze dwie marchewki, bo moje jeszcze nie urosły. No to trzeba było dokupić. Mamy parę cebulek zwykłych, żółtych, bo mi się już całkiem skończyło, więc mówię weź parę cebulek, bo cebulka się zawsze przyda. No mamy ryż do zupy, myślę, że torebkę, może dwie zużyję, nie wiem, zobaczę. Do zupy, reszta zostanie na zaś. I mamy porcje rosołowe z kurczaka. Nie wiem, czy to była jakaś promocja. Były po 5,99. Normalne takie o. Porcje rosołowe. Jak widać. Na zupkę ryżową. No i to całe takie zakupy za 50 zł. No. Więc spodziewajcie się zupki ryżowej, bo będę gotować, to wam nagram, może ktoś będzie zainteresowany. No i to na dzisiaj tyle będzie. Żadnych ogłoszeń więcej nie mam dla was parafialnych ani innych. Więc dzięki za dzisiaj i do następnego.